Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. W okresie przedświątecznym wiele osób wyjeżdża ze swoich mieszkań czy domów w Norwegii do Polski, aby tutaj spędzić święta z rodziną czy przyjaciółmi. Po kilku czy kilkunastu dniach z powrotem wracają do Norwegii. Niestety w okresie covidowym na granicy panują obostrzenia. Jako że i Polska, i duża część Europy jest mocno czerwona na mapie covidowej, niestety wszystkie osoby, które wracają do Norwegii, objęte są kwarantanną. Wszystkie niezaszczepione, bez paszportu covidowego, czy wszystkie, które nie przeszły w okresie ostatnich 6 miesięcy covida. Takie obostrzenia panują od 20 grudnia do 2 stycznia, ale prawdopodobnie zostaną przedłużone. Norweski rząd chce, aby do końca lutego 2022 roku wszystkie osoby powyżej 18 roku życia otrzymały przypominającą dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Szczególny nacisk kładziony jest na osoby powyżej 45 roku życia, kobiety w ciąży czy osoby z przewlekłymi chorobami. Szczepionek ma wystarczyć, ma być ilość odpowiedzialności, a kolejek w punktach szczepień ma nie być w ogóle. Święta już tylko pół rzutu beretem przed nami, a same święta i okres przedświąteczny to czas mocno wytężonej pracy dla wielu branż. Jeżeli pracujesz w branży handlowej, transportowej czy usługowej, to warto, abyś poznał swoje prawa. Ile godzin możesz pracować, ile nadgodzin możesz zrobić oraz ile pieniędzy ci się za nie należy oraz jak wygląda czas pracy w Wigilię. Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule, do którego link znajdziesz pod filmem. Szwedzkie testy wykazały, że w niektórych winach sprzedawanych w Norwegii, zarówno białych, jak i czerwonych, znaleziono herbicydy, metale ciężkie czy alergeny, gdzie herbicydy to rodzaj pestycydów, które zwalczają chwasty. Winmonopol potwierdza, że takie wina są sprzedawane u nich w sklepach oraz dodaje, że sam wykonuje testy, a ich testy nie wykazały, że te substancje, które znajdują się w winie, są w ilości za dużej i przekraczają maksymalne granice. Oraz dodaje również, że takie testy będzie wykonywał w przyszłości. Morał z tego prosty. Lepiej pić piwo i bezpieczniej. A na przykład do szpitala w Rugaland trafiły 4 osoby po wykonywanej akupunkturze, które miały przebite płuca. W Norwegii żadne przepisy nie regulują tej branży i każdy, kto ma chęć, czas czy cokolwiek innego, na przykład igły, może wykonywać akupunkturę komukolwiek innemu. Na szczęście te osoby wyszły ze szpitala i ani ich życiu, ani płucom nie zagraża niebezpieczeństwo. Niestety jednak były przypadki, że taka osoba nie wyszła ze szpitala, a zjechała windą do piwnicy, do tak zwanej chłodni. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!